Słyszymy w tej Ewangelii o człowieku, który był ślepy i o człowieku, który przejrzał. Był ślepy, a przejrzał. I to jest właśnie miłosierdzie. Byłem ślepy, a przejrzałem. Dzięki czemu przejrzałem? Dzięki miłosierdziu, dzięki przebaczeniu. I myślę o takich trzech przejrzeniach, trzech typach. Pierwsze, przejrzyj, żeby zobaczyć człowieka. Przejrzyj, żeby zobaczyć człowieka. Przebacz, żeby zobaczyć człowieka. Nie wiem, jak wy się gniewacie, ale ja mam tak, że jak ja się pogniewam na kogoś, kiedy trwam w konflikcie, to ja już nie widzę człowieka. Nie? Ja już nie widzę człowieka. Ja widzę wroga. Ja widzę czasami bandytę, jeżeli jestem mocno wkurzony. Nie? Widzę mojego przeciwnika. I to obojętnie, czy konflikt, który jest między nami, to jest jego wina, czy moja. To jest nieważne. Ale widzę w nim przeciwnika. Bo uwaga, czasami to jest też tak, że obojętnie kto zaczyna konflikt, to ktoś prowokuje, a potem to już jeden drugiego kopie pod stołem. Efektem czego każdy jest pokopany i każdy czuje się ofiarą. Więc może być tak, że nawet mimo tego, że ja rozpocząłem konflikt, to ja się czuję ofiarą. Inwestuję w ten konflikt, inwestuję w kłótnię. Po co? Ano dlatego, że czuję się ofiarą. Co robi przebaczenie? No przebaczenie pozwala, że ty na drugiego już nie patrzysz jak na wroga, że w nim zaczynasz widzieć człowieka, takiego samego jak ty. Zaczynasz w nim widzieć człowieka. To nie oznacza, że jego czyn już jest nieważny. Nie? To nie oznacza, że on nie powinien ponieść odpowiedzialności za swoje zło, to, które wyrządził. No tylko, że widzisz w nim człowieka, nie bandytę. I to oznacza przejrzeć. To oznacza przebaczyć. To też jest tak, zobaczcie, że kiedy my się kłócimy, to w pewnym momencie tak sobie uświadomiłem, że ja się rzadko kiedy kłócę o rację, ja się bardzo często kłócę o to, kto ma rację. I chociażbym wiedział, że nie mam, to i tak dokładam do pieca, byle tylko moje było na wierzchu. Nie? Jeżeli przejrzysz, to zobaczysz człowieka, a nie jego rację. Nie? Zobaczysz człowieka, odzyskasz brata. Przejrzałeś, zobaczyłeś człowieka, a nie rację, o które wy się spieracie, albo o to, kto ma rację. Może być tak, że ja się kłócę, ja jestem w konflikcie i w tym konflikcie jestem wpatrzony w swoje zranienia. Wpatrzony w swoje zranienia. Nie, bo zostało mi wyrządzona jakaś krzywda i ja z całego świata widzę już tylko moje zranienie. Tylko i wyłącznie. Mało tego, ja mogę wokół tego zranienia wybudować moją tożsamość. To znaczy utożsamię się z moim zranieniem. Jeżeli przebaczysz, jeżeli przejrzysz, to okazuje się, że to już nie twoje zranienie ma władzę nad tobą, ale to ty masz władzę nad swoim życiem. Że zobaczysz człowieka, drugiego, który cię zranił, ale też zobaczysz lepiej siebie, człowieka, a nie swoje zranienie. I będziesz wolny. To jest pierwsze, zobaczcie. Przejrzeć oznacza zobaczyć człowieka, ale drugie jeszcze jest. Przejrzyj, żeby zobaczyć Boga. Przebacz, żeby zobaczyć Boga. Dlaczego? Bo miłość jest silniejsza niż śmierć. Trwanie w konflikcie nie niesie miłości. Trwanie w konflikcie niesie śmierć. Trwanie w konflikcie niesie śmierć. Wojna o pokój, wojna o miłość to jest bzdura. Wojna o miłość, wojna o pokój to jest bzdura. Nie ma czegoś takiego. Nie, bo co to jest za miłość, kiedy drugiego trzeba pokonać? Kiedy go trzeba wewnętrznie zabić? Drugiego człowieka, twojego wroga. Więc co to za miłość, gdy nagle z powodu konfliktu to wy nie jesteście w stanie nawet się spotkać na kawę, mimo że znacie się już wiele lat, bo ktoś ma inne racje, bo ktoś o kimś coś powiedział.
Nie? I nagle okazuje się, że te relacje się zrywają. No co to jest za miłość? Co to za miłość, gdy ty się musisz domyślać, gdy ja się muszę domyślać, z którego kto jest obozu, kto za kim stoi i czy jeżeli ja pogadam z tą osobą, to jak będę zinterpretowany jako wyznawca którego obozu? No co to jest za miłość? To nie miłość. To jest królowanie śmierci. To jest królowanie śmierci. Trwanie w konflikcie nie niesie wolności. Trwanie w konflikcie niesie niewolę. I zwykle jest tak, że trwający w konflikcie nie umieją znaleźć w drugiej osobie niczego dobrego. A już w ogóle pomysł o tym, że ja mam mojemu przeciwnikowi pobłogosławić, to jest absurd. Ale jakby nie patrzeć, to Ewangelia nas wzywa nie, żebyśmy drugą osobę przeklinali. Ewangelia nas wzywa, żebyśmy drugą osobę błogosławili. Naszego przeciwnika. I to jest Ewangelia. Co robi przebaczenie? Przebaczenie pozwala ci doświadczyć, że miłość jest silniejsza niż śmierć. Pomaga ci doświadczyć, że to jest możliwe na nowo się spotkać. To jest możliwe się przywitać. To jest możliwe się odezwać. To jest możliwe. Przebaczenie sprawia, że możesz poczuć, co to znaczy wolność, że mimo zła, które wyrządziłeś, mimo tego zła, które ktoś ci wyrządził, to ty jesteś w stanie nie złorzeczyć, że to jest możliwe, że ty nie jesteś do tego zobligowany. Dlatego przebaczyć oznacza przejrzeć i zobaczyć Boga, bo Bóg to nie jest śmierć, Bóg to jest miłość. Bóg to nie jest niewola, Bóg to wolność. I trzecie przebaczenie, trzecie przejrzenie. Przejrzyj, żeby zobaczyć prawdę. Żeby zobaczyć prawdę. Wiecie, wokół przebaczenia narosło kilka kłamstw. Żeby przebaczyć, to ktoś musi mnie przeprosić. Bzdura. Bzdura. Bo Chrystus wisi na krzyżu, tym, którzy go mordują, przebacza, ale nikt go nie przeprosił. Nikt go nie przeprosił, a przebacza. Przebaczyć oznacza, że ja już nie czuję bólu. To też nie jest prawda. Bo jeżeli ktoś cię pokopał, jeżeli ktoś cię kopnął, to masz siniec. I jeżeli ktoś dotknie bolącego miejsca, to po prostu boli. I to jest normalne. Tak jesteśmy stworzeni. Tylko przebaczenie sprawia, że ja pozwolę moim ranom, żeby się goiły. Ja pozwolę moim ranom, żeby się goiły. Bo jaka jest alternatywa? Alternatywa jest taka, że ja rozpamiętuję moje rany, czyli innymi słowy biorę zerdzewiały gwóźdź, wbijam w ranę i nim wiercę. Przebaczenie oznacza, że ja pozwalam, żeby moje rany się goiły. Niektórzy myślą, że przebaczyć równa się zapomnieć. To też jest nieprawda. Bo to nie oznacza, że ja zapominam. Ale ja decyduję, że to nade mną już nie ma władzy. Nie zapomniałem, ale to nade mną nie ma już władzy. Że odzyskuje panowanie nad swoim życiem. I to jest przebaczenie. Przebaczenie to jest decyzja. Przebaczenie to jest rezygnacja z zemsty. To jest zobaczenie, że życie jest silniejsze niż śmierć. Przebaczenie to jest wolność. Budowanie swojego życia już nie wokół zranienia, ale wokół Boga. To jest wolność, aby zobaczyć na nowo drugiego, już nie jako swojego wroga, ale jako swojego brata, jako swoją siostrę. To jest przebaczenie. Ci, co szli naprzedzie, nastawali na Niego, żeby umilkł. Lecz On jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął, kazał przyprowadzić Go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał Go: co chcesz, abym Ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: przejrzyj. Twoja wiara cię uzdrowiła.